Witaj w kolejnej lekcji. Praca prawej ręki. Jest to bardzo ważna sprawa. Nie powinniśmy jej lekceważyć. Praca prawej ręki i oczywiście praca z piórkiem. Tutaj jest bardzo, to jest jakby no połączone, prawda, bo trzymamy w prawej ręce piórko. Operujemy nim, gramy po różnych strunach, po szerokości, przez, poprzez szerokość gryfu operujemy. i bardzo ważne jest to, żeby ta praca była ergonomiczna, czyli żeby jak najmniej wysiłku wkładać w to, żeby podczas grania myśleć też o tym, żeby jak najluźniej trzymać. Bo jeżeli my zaczniemy spinać, nieważne czy my gramy w dwóch, trzech palcach, czy, y, czy w pięciu, trzymamy to piórka, musimy pamiętać o tym, żeby nie napinać mięśni. Y, ja zawsze... Y, y, ja używam tego i zawsze przekazuję uczniom to, że y, piórko trzymamy w dwóch palcach. Kciuk i palec wskazujący. Y, piórko to jest takie przedłużenie palca wskazującego tak naprawdę, tylko że jeżeli mamy piórko, to nie przedłużenie w takiej postaci, że po prostu, że trzymamy tak jako przedłużenie. Bo byśmy musieli trzymać, wywalić rę rękę tak w trochę dziwny sposób, prawda? Więc yy, kąt tego piórka względem palca jest tak mniej więcej 45 stopni. Tutaj widać, że teraz, jakby narysować linię, to palec idzie w tą stronę, a piórko idzie w tą stronę pod kątem 45 stopni. A dlaczego? Jeżeli przykładam teraz rękę tu do korpusu to piórko idealnie nam się ustawia, jeżeli to jest struna, idealnie nam się ustawia do struny. I chodzi o to, żeby uderzać strunę piórkiem pod jak, naj, jak najmniejszym kątem, żeby po prostu ten ruch piórka względem struny był jak najbardziej optymalny, jak najbliżej to piórko było struny. Więc teraz tak, spróbuj zrobić tak samo, jak ja pokazuję. Palec pierwszy wystawiamy. Przekładamy piórko, tylko że zmieniamy pod kątem 45 stopni. Łapiemy kciukiem. I przykładamy do korpusu. Teraz chodzi, chodzi nam o to, żeby y, to ułożenie ręki nie było o właśnie, żeby nie, nie, nie trzymać o gdzieś tak. Niektórzy grają na początku, to jakoś trzymają tak leżą i tak jak z karabinu próbują strzelać, ale wtedy widać, co się dzieje z tą lewą ręką. No tutaj troszeczkę się robi bida, bo po prostu nie dam rady za bardzo operować. Więc... Poprawiamy sobie paseczek. Więc to piórko musi być tak ustawione właśnie w ten, w te, w ten, taki, w ten schemat, który teraz mam. Popatrz, popatrz na, na prawą rękę, jak ona się układa. I teraz w ten sposób w ten sposób możemy, możemy grać, A dobra, to jeszcze nie wszystko, zanim zaczniemy grać, to ja używam y, takich frotek, widzisz, w każdej lekcji używam tych, tych frotek, one mają za zadanie rozgrzać nam y, tutaj ścięgna prawej lewej, i lewej ręki, ale mają też za zadanie, żeby y, prawa ręka miała jakiś taki lekki poślizg na korpusie, jeżeli bym dotknął gołą ręką, to po prostu mi się blokuje, Brokuje i tutaj już nie za bardzo, nie za bardzo mogę poruszać sobie tą, tą ręką. Ja akurat właśnie do tego tych frotek używam, żeby po prostu było mi, żeby one się, żeby się ręka ślizgała po, po korpusie. No, ale dobra, teraz tak, jeżeli uderzamy w strunę, to musimy mieć jakiś punkt zaczepienia, prawda? Nie to, że na przykład mamy rękę w ogóle oddaloną i teraz próbujemy celować w strunę, żeby, żeby sobie zagrać. Nie, właśnie tak się nie da i tak jest bardzo trudno i właściwie. No, no nie da się grać. Jak tutaj widać pod przetwornikiem, mam troszeczkę takie tutaj przetarte, przetartą tu część korpusu. A to dlatego, że yy, pozostałe palce, trzy palce, jeżeli dwa trzymają piórko, pozostałe trzy palce stanowią nam punkt oparcia. Ja to nazywam punktem oparcia. I tak naprawdę yy, mały palec niekoniecznie on dotyka. Tak naprawdę dotykają go palec serdeczny. Serdeczny i, i środkowy. Te dwa paluszki właściwie się stykają tak naprawdę y, z korpusem. Możemy sobie wyobrazić, żeby, że ręka prawa jest troszeczkę tak, jakby y, palce, y, te dwa palce serdecznie wskazujące są y, takimi y, magnesami i przyklejamy się troszeczkę do tego korpusu. Ustawiając wcześniej piórko, przyklejamy się tymi dwoma palcami mniej więcej pod przetwornikiem, mniej więcej między przetwornikiem. Y, Gryfowym między przetwornikiem mostkowym a tym środkowym. Jeżeli masz dwa przetworniki, to tak powiedzmy troszeczkę za tym przetwornikiem mostkowym i tak ułożoną ręką wydobywamy dźwięki. Uwaga, puste struny. Tutaj nie, nic nie dotykam lewą ręką. Po prostu spróbuj zrobić tak, że zagrać teraz najgrubszą strunę 8 uderzeń, czyli liczymy do czterech Pamiętaj: raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. O! Robię z pauzami, ale dobra, w każdym razie 8, 8 uderzeń. I teraz zrób tak, że y, każdą ze strun uderzamy po 8 razy. Najpierw idąc od szóstej, 5, 4, 3, 2, pierwszą. Po 8 uderzeń. Jeszcze raz. to również są magnesy. Yy, o co mi chodzi? Wachnięcia piórka w stosunku do struny powinny być jak najmniejsze. Jeżeli palec to struna, to po prostu musimy jak najmniej, żeby ten y, uderzając w strunę jak, naj, jak najmniej wyjechać poza, poza tą strunę. Bo pamiętaj, że tutaj następna struna jest y, jakiś centymetr od tej poprzedniej, więc musimy ograniczyć, sobie wyobrazić, że jakby, o, jakby piórko było y, na łańcuchu, bardzo krótkim łańcuchu w stosunku do struny, bardzo króciutkim. I teraz te ruchy, żeby sobie musimy wyćwiczyć, żeby te ruchy były jak najmniejsze, jak najkrótsze i jak, naj, y, jak najbardziej takie zwięzłe. A to też dlatego, że jeżeli mamy krótkie ruchy, to wtedy więcej dźwięków możemy wydobyć, możemy szybciej też grać, prawda? Im szybciej. Z powrotem yy, piórko trafia na strunę, tym lepiej jest oczywiście dla prędkości, lepiej dla precyzji też. Spróbuj sobie oczywiście to poćwiczyć, czyli yy, ułożenie piórka. Odpowiednie. Pamiętaj, ten, ten układ. Nie przedłużenie palca, tylko pod kątem 45 stopni. Tutaj oparcie, oparcie ręki. Oparcie tutaj. Yy, frotka byłaby bardzo przydatna. Yy, jeszcze można sobie troszeczkę ją naciągnąć, żeby tak bardziej się ocierało. To yy, punkt oparcia i teraz po prostu ćwicz ćwiczenia, jakie wykonuj, to właśnie puste struny yy, na, na poszczególnych progach. Nawet możesz jakoś losowo. Tutaj chodzi bardziej o to, żebyśmy, żebyśmy, żebyśmy zagrali po prostu uderzenia. Możemy nawet sobie tłumić i ćwiczyć to jak najkrócej, jak najbardziej jak najbliżej struny. I oczywiście uderzamy tym czubeczkiem, tak jak to już, już pokazywałem, czubeczek jest tym przedłużeniem y, piórka. To jest bardzo ważne, nie zapominaj o tym, żeby to, piórko, y, żeby to piórko właśnie uderzane było czubeczkiem i bardzo ważna rzecz jest też taka, to co mówiłem o tej ergonomii, żeby na tyle luźno, żeby nie spinać, żeby nie czuć tutaj jakiegoś napięcia mocnego, żeby tutaj nie napinać mocno. Chodzi o to, żeby jak najlżej, ale też tak, że y, y, żeby Piórko nam się nie wyślizgiwało, czyli trzeba znaleźć sobie z kolei teraz znowu taki, taki, ym, taki element, taki motyw, że na tyle lekko, uderzamy na tyle lekko, żeby piórko było luźno, ale żeby nam się nie obracało wokół, wokół własnej osi. Bo ono właśnie, jeżeli się lekko, zbyt lekko trzyma, to ono po prostu zaczyna nam się wysuwać i, i zmieniać położenie. Pamiętaj, że to położenie oczywiście te 45 stopni, żeby cały czas było. Więc sobie znajdź, yy, znajdź chwilę, żeby sobie po prostu przećwiczyć teraz 15 minut, chociażby te, te uderzenia. Ja teraz gram w zupełnie bez, bez dźwięku, nawet bez dźwięku, nawet może tak, żeby byleby sobie znaleźć ten, ten motyw taki właśnie. Ten motyw krótkiego dźwięku, krótkiego, krótkiego wachnięcia, jak najmniejszego wysunięcia się yy, poza obręb struny. To jest bardzo ważne, i też właśnie od razu też trzeba myśleć o tym, żeby, można powiedzieć, mówić tej ręce prawej: nie napinaj się, nie naprężaj się myśleć cały czas, bo to jest teraz łatwo mi mówić, jeżeli ja już trochę, y, trochę gram, a co innego jest na początku, prawda, bo jeszcze muszę tak, jak tu trzymać piórko, gdzie uderzyć, jakie wachnięcia, a jeszcze lewa ręka nam dojdzie, a jeszcze dobra, le lewa, prawa, a jeszcze teraz musimy coś zagrać, jakąś piosenkę, co chcemy zagrać, prawda, więc jakby bardzo dużo jest elementów, kto, o których musimy myśleć. O tym będziemy sobie mówić na następnych lekcjach, także dzięki za uwagę, do zobaczenia w następnej lekcji.